Rok temu w wieczornych wiadomościach TVP1 doszło do statystycznej manipulacji. Milionom Polaków pokazano wykres słupkowy przedstawiający porównanie wydatków na ochronę zdrowia jako procent PKB za rządów PO i PiS. Umyślne błędy popełnione przez statystyków TVP to m.in. rozpoczęcie osi Y zamiast od zera to 4%, wyłączenie z analizy okresu od roku 2017 do 2019 i pokazanie predykcji na lata 2023 i 2027. Tak naprawdę wydatki na ochronę zdrowia od roku 2009 do 2021 prezentowały się następująco. Mimo wszystko rząd Prawa i Sprawiedliwości w niektórych latach wydał więcej na ochronę zdrowia od swoich poprzedników, jednak różnice nie są tak znaczące, jak chciałoby się pokazać swoim wyborcom. Ze statystyką spotykamy się na każdym kroku, dlatego tak istotne jest, aby wytłumaczyć ją w przystępny sposób, żeby krytycznie podejść chociażby do propagandowej maszyny, jaką jest TVP. Doskonałe wyjaśnienie stanowi książka, na podstawie której chciałabym zobaczyć film dokumentalny. Jej tytuł to The Art of Statistics, Learning from Data, autorem jest brytyjski statystyk David Spiegelhalter. W książce zostaje omówionych masa zagadnień na podstawie rzeczywistych, interesujących badań. I tak, Spiegelhalter omawia m.in. teorię statystyczną użytą do oszacowania rzeczywistej liczby partnerów seksualnych Brytyjczyków, odpowiada na pytanie, czy chodzenie na studia zwiększa ryzyko guza mózgu, a także sprawdza, czy naprawdę możemy zaufać mądrości tłumu. Sięgając do kultury, filmem, który doskonale ilustruje moc statystyki zawartą w książce Spiegelhaltera jest Moneyball z Bradem Pittem i Johna Hill w rolach głównych. Film opowiada historię menadżera Oakland Athletics, który wraz ze swoim pomocnikiem, absolwentem ekonomii, zmienia na zawsze oblicze baseballa, używając wyłącznie obliczeń statystycznych do wybrania składu wygrywającej drużyny. W Moneyball analityk Peter Brand używa oprogramowanych modeli matematycznych do zrozumienia gry i predykcji przyszłych wystąpień drużyny. Ważna idea modeli matematycznych jest poruszona w książce Spiegelhaltera. Do jej wyjaśnienia zaprosiłabym samego autora, a do zilustrowania wybrałabym doskonale znane, opisane przez autora pytanie, czyli czy można przewidzieć, kto przeżyje katastrofę Titanica. Jako miłośnicy filmów moglibyśmy zadać nawet bardziej precyzyjne pytanie, czyli jakie szanse na przeżycie miał Jack z najbardziej znanej produkcji na temat katastrofy, czyli filmu Jamesa Camerona z 1997 roku. Okazuje się, że rzeczywiście niewielkie. Przy pomocy analizy statystycznej Spiegelhalter wykazuje, że mężczyźni samotnie podróżujący trzecią klasą statku mieli małe szanse na przeżycie katastrofy. W ostatnich rozdziałach książki Spiegelhalter porusza ważną kwestię odpowiedzialności wszystkich osób przekazujących informacje statystyczne publiczności. Do tej części zaprosiłabym jedną z najbardziej znanych polskich ekspertek od statystyki, czyli Janinę Bąk. Janina była jedną z osób stanowczo krytykujących wspomniany wcześniej wykres TVP i uważam, że jej wypowiedź doskonale pasowałaby do pouczenia nas wszystkich odnośnie tego, jak dużą uwagę powinniśmy przykładać do statystycznej precyzji jako autorzy prac naukowych i jak krytycznie powinniśmy podchodzić do przekazu tej nauki w mediach.